Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie wszyscy kochani Państwo na mojej wróżbie pod tytułem Lustro, czyli odbicie lustrzane po Waszych dwóch stronach. Wy, strona prawa, osoba pytająca, karty Tarota. Osoba Wasza ukochana, o której myślicie, którą kochacie, za którą tęsknicie, strona lewa. Po środku, jakie myśli, uczucia i zamiary Was łączą, karty Lenormanda. Dzisiaj używam dwóch talii. Karty Tarota po dwóch stronach to są dwie talie Tarot Światła i Cieni. Są dwie identyczne talie. I po środku karty Lenormanda, talia Dreaming Way, czyli droga marzeń. Piękne talie, bajeczne, cudowne kolory, piękne, metaforyczne, malownicze obrazy. Oczywiście pełne symboli. I zobaczmy, zanim zacznę te karty odsłaniać, chcę powiedzieć, że oczywiście karty zostały oczyszczone, przetasowane i same mi wyskoczyły, żebyście nie myśleli, że te karty wyciągam i układam je, żeby było ładnie. Jeśli ktoś w to nie wierzy, to niech nie ogląda. Karty sortuję dokładnie z przemyśleniami przed, ponieważ zaoszczędzam wtedy czas na ładowanie filmiku. Kochani, oczywiście cieszę się, że jesteście. Wszyscy nowi subskrybenci, zasubskrybujcie proszę dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Kliknij subskrybuję, dzwoneczek u góry byś dostawała od YouTube'a codzienne powiadomienia o moich nowych premierkach z wróżbami dla Was. Różne tematy, horoskopy, rytuały. A propos rytuały, chciałam zaprosić Was w poniedziałek o 13:30 na rytuał Nowiu Księżyca. Odcinamy, oczyszczamy, wyrzucamy, sprzątamy wszystko, co negatywne. Wnów Księżyca, czyli oczyszczamy się. I ten rytuał robię o 13:30, puszczę Wam filmik, ponieważ oczywiście też muszę pracować, a ten filmik nagram wcześniej dla Was. O 13:30 rzeczywiście jest ten Nów Księżyca w poniedziałek. To jest 30 czerwiec. Kochani Państwo, oczywiście zapraszam również w Nów Księżyca na live wróżby. Te live wróżby będą również w poniedziałek 30 czerwca o godzinie 19. Zapraszam wszystkich na wróżby live w poniedziałek, wnów Księżyca. Oprócz tego zapraszam wszystkich do komentowania, piszcie, czy to lustro z Wami rezonuje. I lajkujcie, lajkujcie, lajkujcie z kciuczkiem w górę oraz, kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne, które są na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i Waszych osobistych pytań do kart. Zapraszam. Napiszcie mi przez e-mail, powtarzam, poprzez e-mail znajdźcie mój adres e-mailowy w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach i napiszcie, co się dzieje, jaką wróżbę potrzebujecie, jaką radę, wskazówkę od kart Tarota lub Lenormanda. Dobrze, lub Tarota i Lenormanda, ponieważ ja też mieszam oczywiście te talie, żeby było dokładniej. Dobrze, kochani, zaczynamy, zabieramy się do pracy, bo już po prostu jesteście chyba jacyś niecierpliwi, bo już tej karty chcą się odwracać, więc... Wy, osoba pytająca, co Wy myślicie? As mieczy. As mieczy mówi oczywiście o tym, że coś być może zostało przerwane. Czyli mieczem odcięte, zablokowane, przerwane jakieś stare Wasze spotkania, relacje, pisanie, kontakt, komunikacja itd.,
Ale jest tutaj oczywiście jak w każdym asie, kochani, także w tym asie mieczy, pomimo że jest to ostry as, czyli właśnie tak jak mówimy odcinania, ale tutaj są też nowe plany, które będziecie i chcecie realizować, czyli myślicie, że być może możecie zacząć coś nowego, jakąś nową próbę, nową szansę z tą Waszą osobą ukochaną. Czekacie na coś nowego, nowy przypływ, jakieś, no nie wiem, jakichś wspólnych tutaj planów, rzeczywiście jakichś wspólnych, nie wiem, spotkań, szansy, którą jeszcze chcecie, tak? Pomimo tej może ostrych słów, które padły, być może rozstania, przecięcia tej relacji, odcięcia, to pomimo to pragniecie, żeby coś nowego się znów narodziło. Co myśli Wasz partner, beziehungsweise osoba Wam ukochana, tak? Was, za którą tęsknicie, o której myślicie teraz? Wow, as pentakli. Patrzcie, dwa asy. Wy as mieczy, on as pentakli. To już dobrze tutaj wróży, tak przysłowiowo mówiąc, dobrze wróży na przyszłość, więc asy to nowa szansa, kochani. I tej nowej szansy chcecie oboje. To jest w Waszym odbiciu lustrzanym. As, nowa szansa, nowa próba, nowe otwarcie się, coś nowego, czego pragniecie, o czym myślicie w Waszej głowie. I tutaj as pentakli w odróżnieniu od asa mieczy mówi, kochani, o nowych planach, też nowych pomysłach praktycznie, czyli podobnie, podobnie właściwie jak w tym asie mieczy, nowe plany, nowe pomysły, które chcecie realizować, które chcecie, żeby do Was przyszły, ale tutaj też chodzi o stabilność. Tutaj jest ten motyw lub ten akcent stabilizacji. To, że Wasz partner, to znaczy Wasza osoba ukochana, myśli o rozpoczęciu nowych planów, nowych pomysłów, nowej szansy, ale coś stabilnego. Coś stabilnego, tak? Monety to realizacja właśnie stabilizacji czegoś bardzo takiego tutaj racjonalnego. Dobrze, kochani, teraz przejdźmy do Waszych emocji. A, jeszcze, przepraszam, jeszcze Lenormand karta, czyli co Was łączy, jakie myśli Was łączą? Komplikacje. Labirynt, czyli sytuacja między Wami nie jest prosta. Są jakieś komplikacje, problemy, zawikłania, zawiłości, trudne sprawy do rozwiązania, z których nie widzicie wyjścia racjonalnego, nie wiem, jakaś skomplikowana relacja, skomplikowana sytuacja lub jakiś spór skomplikowany, z którego nie możecie się wydostać. Być może też Wasza relacja jest bardzo taka ciężka, no lub trójkowa, lub czwórkowa, ale teraz nie widzę tego, tylko widzę komplikacje, po prostu no labirynt, gdzie nie widzicie na razie rozwiązania Waszych jakichś tutaj niejasnych sytuacji. Czyli oboje uważacie na poziomie głowy, czyli w Waszych myślach mentalnie, że ta relacja jest skomplikowana, nie jest prosta, że to, żeby coś zacząć nowego, nową szansę, nowe pomysły, nie jest takie proste. Teraz schodzimy do uczuć. Wy, osoba pytająca. Cztery monety. Wy trzymacie się starego, trzymacie się swoich pryncypiów, zasad, swoich wartości. Cztery monety to trzymacie się kurczowo, tak? Czegoś, na przykład tego, co posiadacie, swojego dorobku, swoich, nie wiem, argumentów, przypuśćmy, które mieliście w ostatniej sprzeczce. Trzymacie się też tego związku. Tutaj trzymacie się, czwórka to jest stabilizacja, czwórka to jest trzymanie się też starych spraw, czwórka to jest też skąpstwo, być może jesteście wyrachowane, materialistycznie podchodzicie do życia, czy macie wszystko to, co Wy macie, same się dorobiłyście i nie chcecie się na przykład z tym partnerem, z Waszą osobą ukochaną dzielić,
Lub też, czy macie się po prostu tej relacji, nie chcecie puścić tej relacji, tak? Pomimo wszystko, że były spory, że są komplikacje, że jest ciężko w tej relacji, jest dużo niejasności, no, labiryntu takiego konfliktów, to czy macie się tej relacji w sercu, emocjonalnie, uczuciowo. Kochacie po prostu tą osobę, nie chcecie jej puścić ze swojego serca. Dobrze, teraz co myśli, znaczy co czuje, przepraszam, uczucia, co czuje wasza osoba ukochana? 8 pentakli, wow, wy 4 pentakle, on 8 pentakli, czyli wy 4 monety, on 8 monet, czyli podwójnie, tak? On myśli o tym, żeby pracować nad tą relacją, że praca jest potrzebna, niezbędna do polepszenia tej relacji, do wyjaśnienia wszystkich konfliktów. On chce się skupić na pracy nad tym związkiem, nad tą relacją, ale również skupia się on na własnej pracy. Być może praca w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli jego zawód, jego praca, jego pieniądze są dla niego bardzo ważne. Co tutaj widzę uczuciowo, też jesteście oboje bardzo uparci. Racjonalnie myślący, co jest oczywiście pozytywne, ale każdy jest samolubny, myśli tylko o sobie. Na przykład, wy myślicie o tym, co posiadacie, o waszych racjach, argumentach, o waszych tutaj dorobku, waszej też pracy, tego, co się dorobiliście, co macie. Czy macie się tego kurczowo? On trzyma się kurczowo znowu też swojej pracy, nie wiem, swojej pozycji, kariery, finansów. Tutaj oboje jakby jesteście bardzo zamknięci, uparci w swoim świecie. Natomiast to jest taka realna tutaj też sytuacja, tak zawodowo-finansowa. Natomiast oboje też jesteście być może wyrachowani, myślicie tu o sprawach swoich finansowych. Z drugiej strony patrząc na emocjonalne, bo przecież mówimy o emocjach tutaj w tej wróżbie, jest tutaj potrzeba pracy nad tym związkiem. Nie tylko trzymanie się kurczowo, tak jak u Ciebie, swoich racji, swojego dorobku, swoich tutaj argumentów, ale również obopólna praca nad tym związkiem. Co Was łączy w sferze uczuciowej? Wow, kotwica. Czyli oboje chcecie zarzucić kotwicę i zostać w tym porcie, u siebie, ze sobą, przy sobie. Oboje chcecie stabilizacji. Nie chcecie już pływać od portu do portu, szukać. Chcecie zostać ze sobą i zbudować coś stabilnego. Czuć się po prostu dobrze razem ze sobą. Oboje szukacie wspólnej stabilizacji uczuciowej, emocjonalnej. Teraz, kochani, schodzimy do Waszych zamiarów i planów. Wasze zamiary, osoba pytająca, nie możecie się zdecydować. Być może jesteście w świecie swoich marzeń, na zasadzie dyzio marzyciel. Dużo myślicie, dużo marzycie, dużo planujecie, ale nic, absolutnie nic z tego. Nie ma tutaj nic wspólnego z realnością, ponieważ realnie nie umiecie nic, ale to naprawdę nic tutaj zrobić. Marzycie, myślicie, nie możecie się zdecydować, chcecie, nie chcecie, dzisiaj chcecie, jutro nie chcecie, dzisiaj marzycie, jutro chcecie niby działać, ale nie działacie, ponieważ się wahacie. Tutaj po prostu karta największego niezdecydowania w tarocie. Żaden z Waszych planów, które dotychczas mieliście, nie uiścił się, ponieważ brak Wam decyzji. I tutaj paź pentakli mówi o tym, że chcecie w Waszych zamiarach i planach w przyszłości jakiegoś nowego początku, ale stabilnego, powoli, kroczek po kroczku. Tak jakbyście chcieli się wręcz zdecydować na coś, na nową szansę, nową próbę, co pokazały nam tutaj te asy. Ale boicie się tej decyzji, wahacie się, straszne niezdecydowanie. Także zdecydujecie się, ale malutkimi kroczkami widzę tutaj, na odbudowanie coś stabilnego, nowego. Co planuje wasz partner? Dwie buławy. Dwie buławy to podjęcie decyzji. Pomiędzy jedną drogą a inną, to bycie na bezdrożu, też wahanie się, rozmyślanie, rozstrzyganie dwóch opcji.
Niemniej jednak tutaj przychyla się już partner do tej opcji, by właśnie się zdecydować i wybrać i wstać, pomimo teraz jest pasywny jeszcze, ale chce się podnieść i wyruszyć w drogę. Na razie się zastanawia i patrzy, jaka to droga będzie. Czy będzie to proste, czy to jednak skomplikowane i za ciężkie. Więc tutaj metaforycznie mówiąc, jest wasz partner, wasza osoba ukochana gotowa, by podjąć decyzję dla was. I tutaj karta na spodzie kart Tarota mówi o szóstce pentakli, szóstka monet, czyli ta Jinjan energia, dawania i brania, brania i dawania w równej mierze, żeńsko-męska energia, która się spaja w jedność, w dualności w jedność i przepływa w nieskończoności. Jest to piękna harmonia, piękny balans i tego pragnie wasza osoba ukochana. Teraz, kochani, zobaczmy, co was łączy w zamiarach i planach. Karty Lenormanda pokazują, wow, bocian. Bocian mówi o tym, że chcecie oboje, by to się dobrze powiodło, dobrze rozwiązało wszystkie konflikty, labirynty, konflikty niewyjaśnione, skomplikowane, by się wyjaśniły, by nastało słońce. Ten piękny kolor żółty, słoneczny. Mówię o pozytywnym czasie, który ma nadejść i którego oboje chcecie i pragniecie. Czyli wasze zamiary i plany obopólne jest rozwiązanie wszelkich konfliktów i piękne emocje. Słoneczny, pozytywny, dobry czas. Pozytywne myślenie o tym związku i stabilność, być może zamieszkanie razem, być może przeprowadzka, zbudowanie ciepła rodzinnego wspólnie, piękny dom, mieszkanie razem, piękne momenty wspólne, stabilność. Dom mówi o stabilności, o czterech ścianach, które powinny stać stabilnie. Czyli czwórka. Znów czwórka w karcie Lenormanda. Chciałam zwrócić uwagę tutaj na te numery, które też mają znaczenie w kartach. Czwórka. Mówiłyśmy również tutaj o czwórce, że dla ciebie w sercu jest ważna emocjonalna stabilność. Czwórka. Czwórka w tarocie jest czwórką Lenormanda. Czwórka mówi oczywiście o stabilności, o czterech ścianach, które stoją racjonalnie na ziemi. I taką stabilność chcecie zbudować. I to wspólnie, i to razem. Kochani, zobaczmy jeszcze orakel miłosny. Co pokaże nam orakel miłosny dzisiaj na zakończenie tego cudownego, pełnego optymizmu i dobrych, stabilnych wibracji lustra. Mam nadzieję, że takie coś się tutaj uiści wszystkim pragnącym stabilizacji. Stabilizacją można w ogóle nazwać to lustro, kochani. Dużo kart pentakli ukazało się dzisiaj w tym lustrze. Pentakle to uziemienie, racjonalne stąpanie po ziemi. Racjonalne myślenie, stabilizacja. Forgiving and learning. Czyli przebacz i ucz się na starych błędach. Tutaj, jeśli jakby przemyślałeś osoba słuchająca, osoba pytająca, jeśli przemyślałaś swoją przeszłość, swoje błędy z przeszłości i to jakby zreflektowałaś, to skup się teraz na twojej teraźniejszej miłości, na twojej nowej szansie, nowej miłości i nie popełniaj tych samych błędów. Czyli zacznij coś nowego. Tutaj widzimy słońce, czyli pozytywność, nowa szansa, nowa próba. Przebacz, zapomnij i skup się na teraźniejszym czasie, na teraźniejszych uczuciach, na teraźniejszych momentach pozytywnych, na pozytywnej wibracji, nowej próbie.
I o tej nowej próbie mówią te karty, dwa asy w waszej mentalnej tutaj sferze, w waszej głowie. Pomimo komplikacji, chcecie nowej szansy. Dużo kart monet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart monet. Bardzo dużo kart monet, czyli właśnie potrzeba stabilizacji. Czyli przebacz i ucz się na starych błędach. Skup się teraz na twojej teraźniejszej miłości. Na tym, co teraz chcesz i teraz czujesz. Życzę Wam wszystkiego dobrego i niech ta cudowna wróżba się spełnia. Niech się dzieje. Ups! Do usłyszenia. Już wkrótce.